Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Świniacku, świniacku. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku szykuje się najgrubszy prank w historii tego kanału, bo w dzisiejszym odcinku wszyscy wylatują z kanału. Ten prank tak naprawdę zaczął się wczoraj, bo wszyscy, to znaczy nikt nie nocował tutaj oprócz mnie i Karyny, bo Karyna nie będzie prankowana jako jedyna tak naprawdę z całego składu. Powiem wszystkim, że wylatują z kanału w dzisiejszym odcinku i nagramy reakcję każdego z osobna, także mam nadzieję, że będziecie razem z nami i zobaczycie reakcję każdego z osobna. W każdym razie, kogo wybrać pierwszego na Oscara. Bo najbliżej nas mieszka, tak po drodze. I wydaje mi się też, że jego reakcja będzie najmniej agresywna, w przeciwieństwie do Drydziarza. Także Drydziarza zostawimy sobie na koniec i poinformujemy go, że wylatują z kanału. W każdym razie damy im 1000 zł jako ochłapy. Pomysł oczywiście nie jest mój. Jako rekompensatę chyba. Rekompensatę ochłapy, takie 1000 zł, tak jakbym im rzucił w twarz. Macie, wypieprzajcie z kanału, macie 1000 zł, radujcie się, do widzenia, żegnam Państwa. Nie wiem jak zareagują, mam nadzieję, że ta reakcja będzie gruba. W każdym razie ty będziesz to nagrywać, także jeżeli by się coś stało, ktoś by chciał mnie pobić, to wiesz, to będziesz musiała mi pomóc. Dobrze, wezmę gaz pieprzowy. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo właśnie ty, tak do ciebie mówię, możesz znaleźć się na ścianie promocji, która znajduje się dokładnie za mną, tam za tą ścianą. Zaraz piszemy właśnie kogoś, bo dawno nikt nie znalazł się na ścianie promocji, także może to będziesz właśnie ty, ale to dopiero w następnym odcinku. W każdym razie, cóż, no wypadałoby pojechać już do Oscara i poinformować go, że wylatuje z kanału. Tak zróbmy. I wpisać kogoś. Najpierw. Zaczynajmy odcinek. Zapraszam Państwa do oglądania. Dobra, okej, wpiszmy kogoś, także losowanie. Roxana Kulczycka. Roxana Kulczycka zostaje wpisana. Ja to robię bardzo brzydko, więc Jaszczur poprawi. Czepę wpisałem, Roxan... Jak tam było? Dobra, zmieściła się. Także jeżeli ty chcesz znaleźć się, no to wiesz co zrobić. Przygotujmy się na mocny, ale to mocny pełen. Wrażenie. Huhu, kto przyjechał? Siema. Konserwator we własnej osobie. A co ty tutaj robisz, powiedz mi? Stęskniłem się. Słuchaj, dzisiaj nagrywamy pranka, to w sumie przydałbyś się. Jak obstawa, bo jest mocny prank. Tak, najbardziej. Wiesz jaki? Nie. Walić? No. Wywalam wszystkich z kanału. Ale to jest prank. Dobra, ale i tak ich wyrzucimy, później sobie przyjdą. Ale w sensie, że wyrzucam ich z kanału i potrzebuję odstawy. Oni już są w domu i po prostu przyjadę do nich do domu i poinformujemy ich, że oni wylatują z kanału. No okej. Okay. Szofera to chyba z palcem w dupie położy w razie czego. Ale wątpię, czy szofer będzie się sapać. Jak myślisz, Karina? Myślę, że nie. Już ile im dam na koniec współpracy? Ile? 1000 zł. Tak jakbym im w sumie napluł w twarz, bo mogliby zarobić z tego fejmu dużo więcej, nie? No to będzie takie chamstwo. Ale może oni takie zrzeszenie zrobią i utworzą swój skład bez nas po prostu. To nie będzie ten skład, już nic. Może by mieli z 200 000 wyświetleń przy dobrych lotach. No za wszystkie filmy z miesiąca chyba. To co, szofer jako pierwszy już czeka. Ale jest ciekawa reakcja. Siema szofer! Hejka! Co nagrywamy? Słuchaj, bo muszę coś odliczyć, czekaj. A co nagrywamy dzisiaj? No właśnie, taki... O, siano! Dobrze. Tak, siano. Dokładnie, taki no niezbyt ciekawy film nagrywamy dzisiaj, bo... Jak siano, to na pewno ciekawe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000 zł dla ciebie, szoferku. Za co muszę zrobić? Nic nie musisz zrobić, po prostu chciałbym ci powiedzieć, że kończymy współpracę i nie będziemy już nagrywać na YouTubie, bo stwierdziłem, że no, że kończę z kanałem i chcę po prostu inaczej zacząć żyć. Czekaj, nie rozumiem. Jak? No, kończymy z kanałem. I co będziesz robił? No w sensie, no mam własną firmę jeszcze, nie? Będę się zajmować własną firmą, kończę z kanałem. No przyjechaliśmy ci po prostu... 1000 zł za co? Za jeden film? Nie, no po prostu rekompensata taka dla ciebie, na pocieszenie. Na lody 1000 zł? Na ile myślałeś? Myślałem, że moja praca na kanale była trochę więcej warta. Niż... Ale to ja nie muszę ci nic dawać, to po prostu jak... Z dobrego serca. Z dobrego serca po prostu się... Pożegnamy się, nie? W każdym razie dziękuję ci. Tak, jak chcesz, no to możesz się pożegnać z widzami. A co, wyjeżdżasz gdzieś, że nigdy nie będziemy się widzieć? Nie, no będziemy się widzieć, tylko po prostu nagrywam ostatni film, po prostu już nie będzie na tym kanale żadnych filmów więcej. Nie masz taki zrozpaczony, czemu tak jesteś zrozpaczony? No, nie rozumiem trochę tej sytuacji, wiesz? Kurde, przecież to jest całe życie twoje, ten kanał. Nie, no wszystko. Stwierdziłem razem z Kariną, że... Znaczy wszystkie, a co z innymi? No w sensie wszystkich, no wszyscy wylatują, tak? Znaczy wylatują, no nie wylatujecie tak naprawdę, po prostu no nie będziesz nagrywać. Chcesz coś powiedzieć widzom na ostatnim filmie? Serio, ostatni film? Serio, no to jest ostatni film, no. Wchodźcie na mój kanał.
Co mam powiedzieć, no? Nie wiem, no, w każdym razie ostatnią scenę nagrywamy jeszcze wszyscy wspólnie o godzinie 19. Jak chcesz, to możesz przyjechać, od razu rzeczy sobie weźmiesz swoje z domu, także... No dobra. Jeżeli chcesz. Teraz jest jakaś 13, 14. No dobra. No to, dobra, to widzimy się o 19, tak? No dobra, tu będziesz? Będę. Dobra, to się nie żegna nawet. No to trzymajcie się. Na razie. Siema. No i jak? On wchodzi właśnie do domu. No, on był taki zawiedziony trochę. Ale grzeczny chłopiec, nie? Znaczy, no inaczej, no, no to nie było miłe, nie? Że po prostu go informuje z dnia na dzień, że kończy swojego YouTube, nie? Ale załamał się, powiedział, żeby wpadali na kanał. Ale myślisz, że to łyknął? Myślisz, że łyknął? No łyknął, no tylko zawiedziony był, że za mało siana, nie? No też tak właśnie na to zwróciłem uwagę, że tak się strasznie to siano. Tak siano się, najpierw siano, a później tak... No. Później tak, no szkoda, no. No dobra, no cóż, no następny hejter, wydaje mi się, że hejter będzie ciekawy reakcją, bo on jest na kanale krótko dosyć i od razu wylatuje, no to będzie ciekawa reakcja w każdym razie. Dziarza zostawiamy sobie na koniec. Wiolka też będzie pewnie agresywna. Na bank. Dobrze, ten gaz wzięłam. No, także, no cóż, no jedziemy do hejtera. Hejter mieszka niedaleko szofera, także będziemy jechać po prostu po drodze, tak mi się wydaje. No drenaż najdalej mieszka tak naprawdę. Także jedziemy do hejtera. Dobra, no co, czekamy na Mariuszka, w razie czego wiesz co robisz, tak? Oczywiście. Wydaje mi się, że Mariusz jest akurat spokojną osobą, także tutaj nie powinno być jakichś zawirowań, ale bądź czujny w razie czego. Okej. Okay. Ty ten gaz pieprzowy to możesz... Mam spół w spodniach. Siema. Hejka. Co dzisiaj nagrywam? Patrz w ogóle jaką mam bluzę za nami. O, cześć. Cześć Karinka. Hejka. Słuchaj, no właśnie... Co, kaskę masz dla mnie? Mam pieniądze dla ciebie, to są 1000 zł. Tak? Za co? Słuchaj, to jest tak naprawdę ostatni prezent z mojej strony, bo kończymy nagrywać. Czemu? No kończymy współpracę. No w sensie kończymy współpracę, że nie będziemy nagrywać filmów, bo już ja już ogólnie nie będę nagrywać. Przerwa czy co? Nie. Ogólnie kończymy z kanałem, właśnie nagrywamy ostatni film. Ja ogólnie kończę, zajmuję się swoją filmą, bo dzisiaj po prostu nie chcesz nagrywać na YouTubie. Kurde, ja tak krótko sobie... Jak niczego nie pokazałem. Stary, no po prostu kończymy. Może nie wiem, sami ponagrywajmy czy coś, no. No ale stary, no... Ja nie chcę tych pieniędzy, stary. Ja nie byłem tutaj dla pieniędzy. Ja chciałem po prostu grać z wami i tyle. No ale no sorry, no ja już nie będę nagrywać na YouTubie, nie? Po prostu... Co mam teraz robić? No, nie żyć tak jak żyłeś wcześniej, no. Ale ja to pokochałem, no po prostu, no. No dobra, no stary, no to nie jest moja wina. O 19 przyjdziesz, weźmiesz swoje rzeczy, bo wszyscy się widzimy, no... O 19. Stary, nie płacz, no. Stary. Ale stary, nawet bluzę założyłem twoją i... No dobra. Spokojnie, o 19 się widzimy. Mówisz, no. Ale to tylko nie nagrywamy na YouTubie już. To nic się takiego wielkiego nie dzieje. Spokojnie, może być nadal kumplami. Tak? Nie wiem, to nagrywamy sami coś chociaż. No. Dobra, stary, 19 godzina widzimy się, tak? Jeżeli chcesz przyjechać, wszyscy będą... No przyjadę, no na pewno przyjadę, no stary, no. No dobra, no to widzimy się o 19, tak? To się nie żegnamy, tak? No dobra. Do zobaczenia. Ja. Pa. A dziwisz mu się? Ale mówiłam, że tak będzie pewnie. Ale już klęczy w oczach widziałaś. Widocznie jest jedyną osobą, która mu zależy. Się rzuci na ziemię, będzie tu drapał, płakał. Ale widziałeś, że Mieszka? No, Mieszka, jest tak. Trochę mi się szkoda, aż zrobiłeś, no nie wiedziałem, co powiedzieć w pewnym momencie. Naprawdę. Nie jest to sam nagrywam. Dobra, chodź, bo ciebie chcemy usłyszeć i będzie wiedzieć, że to fajnie. No i co, gdzie on jest? On tutaj gdzieś mieszka. To mi powiedział. A to taka niezaciekawa chyba dzielnica, no co? No nie, nie. Pasuje do niego, nie? O, jest. Słuchaj, sytuacja wygląda tak, że nagrywamy tutaj w dniu dzisiejszym ostatni odcinek. Jakby ci to powiedzieć, nagrywamy ostatni odcinek, bo już więcej odcinków na kanale nie będzie, jak kończę z YouTube'em, no i po prostu to jest 1000 zł dla ciebie rekompensaty. Za co, że co? 1000 zł rekompensaty. I co, już nie nagrywamy? No nie, już nic nie będziemy nagrywać, bo ja się zajmuję własną firmą, stwierdziłem, że nie chcesz nagrywać na YouTubie. Co ja robisz, ty 1000 zł? Czyli ja ci naprawiałem samochody, cały dom, wszystko i teraz 1000 zł mi dajesz, tak? Ty, ale siadem nie rzucaj. No ale no jak? No. Jak 1000 zł? No co ty? No ja sobie wezmę Audi, tak? A dlaczego? No a co? Naprawiałem je, tak? I co 1000 zł mi dajesz za to wszystko, tak? Nie no, daję ci 1000 zł rekompensaty za to, że po prostu byłeś na kanale. Ja jasne robisz. Mi się nie podoba w ogóle coś takiego. O 19 możesz przyjechać po swoje rzeczy i po prostu, żeby będziemy wszyscy... I co, i elo, tak? I koniec. Na jak? Tak z dupy nagle, tak? No tak postanowił. Bez uprzedzenia teraz tak nagle i elo i nara, tak? No tak, no. Ty kpiny robisz. No nie robię sobie kpin. Nie, to jest takie kurde... Nie chcesz pieniędzy? Ale po co mi te 1000, co to 1000 zł jest? No jak uważasz, o 19 się widzimy w takim razie, no. No to jest jakiś żart. No przyjedź ja, o 11, po prostu... tak? Weźmiesz swoje rzeczy. I do 19. Nie normalnie.
Ale no Jaszczur, no to nie jest moja wina. A kogo? Moja? No ale ja nie chcę już nagrywać na YouTubie, no zrozum moją decyzję. A czemu nagle tak? No bo stwierdziłem, że po prostu... Bez uprzedzenia nic w ogóle, tak? Nagle koniec, i tak? No to jest dziwne trochę, tak? Bluzem sobie. Ja poświęcam się i z tobą to robię i teraz koniec, tak? No po prostu stwierdziłem, że koniec, no. Ale to nie o to chodzi, to ja nie chcę dla ciebie źle, po prostu nie czuję już tego, co czułem wcześniej. Brak słów, nie? No, Audi naprawił wielkie halo, dobra, jedziemy. Nie chcesz kasy, no to spoko, no. Nara. Nie wiem, ja czuję, że wielka będzie ciężkim przypadkiem, ale... Też mi się tak wydaje. O, ja powiem. A jakaś taka na ciśnieniu. Co ty odwalasz? Czemu rzuciłeś się szczurę z kanału? Słuchaj, sprawa wygląda tak. Bo co, bo nie wykończysz z kanałem? Bo ja ci w ogóle uwierzę w to. No naprawdę, kończę z kanałem. Nie będę już nagrywać na YouTube. Weź! No i po co nagrywasz niby to? Ostatni odcinek. Myślisz, że ja ci uwierzę? No my się już znamy. Myślisz, że ja ci w takie coś uwierzę? Wiola, naprawdę nagrywam ostatni odcinek. Ja zaniedbałem swoją firmę, ja muszę odpracować swoją. No to wystarczy przerwę zrobić. Nie, Wiola, musimy to zakończyć. Ja stwierdziłem, że... Aha, to czyli, że to wszystko zostawiam, to jest w ogóle wszystko kurwa na marne. Jak na marne? Nie rozumiem. No jak na marne? No masz fame przecież. I no i co ja teraz z tym zrobię, jak nie nagrywam na YouTube? No przecież my mieliśmy razem pracować i razem zdobywać... Dobra, to jest 1000 zł rekompensaty, to co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Co mnie naobiecywałeś? No uspokój się. Że będę zarabiać pieniądze? Zostaw mnie, to jest śmieszne. Myślisz, że ja ci w to uwierzę? Odejdź. Nie. To jest śmieszne. Nie, Wiola, naprawdę kończymy. Nie śmiej się, naprawdę kończymy. Wiola, o 19 po rzeczy przyjedź, proszę. Cześć, Wiola. O 19 po rzeczy. Ja. Uwierzyła czy nie? No na bank. Ona tak, wiesz, to był taki śmiech przez łzy, mi się wydaje. Właśnie nie wiem, czy uwierzyła do końca. Słuchaj, Kamuś, ty wywalaj wszystkich, bo ja wszyscy będą tak sianem rzucać, ja będę zbierał. No człowieku, taka dniówka. No kogo jedziemy teraz wyrzucić, bo ten... Andradziada. Spodobało mi się. Andradziada. No idziemy. No ale... Patrz, ci wyrzucili, tamten nawet nie wziął, tylko szofer wziął tak naprawdę pieniądze. No bo tylko szofer ceni wartość pieniędzy. No i ja, bo po nich zbieram, nie? No dobra, no nieważne, w każdym razie, no nie wiem, Wiola się zachowała tak, jak się zachowała, myślę, że nie uwierzyła. A niech się nie wierzy, ważne, że jest sianko. W każdym razie będzie 19 i tam musimy zagrać już dużo lepiej, w sensie musimy bardziej autentycznie to zrobić o 19, że już naprawdę, że to jest finalny. Dobra. Tutaj, że jak dredziarz przyjdzie, no. Musisz być czujny. Rozumiesz, o co chodzi? No luzik. Idzie. Musisz być czujny, tak? Gdzie? Witam cię! Siema, witam, witam! Ale co ty tu robisz w ogóle? No siema. Co ty tu robisz? Słuchaj, no... No siema, siema! Sorry w ogóle za akcję! W końcu! W końcu! Ile mogłem? Dzięki! A w ogóle, dlaczego ty przychodzisz z jakąś obstawą? Masz jakiś problem? Nie, słuchaj, dredziarz. Chciałem cię po prostu poinformować, że... Jakby ci to powiedzieć... No, ale co? Ściągasz mnie tu na dół? Mieliśmy nagrać odcinek dzisiaj. Tak moja mama przekazała. Tak, no to ostatni odcinek. Ostatni tamten był, tak? I teraz nagrywamy nowy, tak? Nie, w sensie ostatni odcinek nagrywamy dzisiaj, dredziarz. Jaki ostatni odcinek? No w sensie ostatni. Ja kończę z kanałem, wszystkich już poinformowałem. Co? Ty jesteś żałosny, czy masz jakiś problem? Nie, no wszystkich poinformowałem. I co, potrzebujesz do tego jakieś obstawy, żeby mi przekazać informacje? Nie, no po prostu... Nie, po prostu poinformowałem. Ty jesteś jakiś chory, nienormalny. Masz jakiś problem? Coś ci nie pasowało? Ej, nie pasowało ci coś? Ale masz dredziarz. Jakiś... Spokojnie! Zabiję cię, rozumiesz? Weź tu pieniądze. Masz jakiś problem do tego? Co? Co? Rzeczy, okay? Jakie rzeczy? Odebrać rzeczy? Jesteś głupi jakiś? Zabiję cię! Z czym miałeś problem? Że co? Jakieś marne pieniądze? Ochłapy? Stracisz wyświetlenia! Stracisz wszystko! Stracisz wyświetlenia! Nie masz wyświetleń! Nie masz wyświetleń, rozumiesz? Uspokój się! Co uspokój się? Siadaj ładnie, grzecznie. No usiądź! Usiądziesz? Usiądę. Co ty myślisz, że mi przekażesz informacje i będziesz się cieszył? Do kogo? Do kogo? Dredziarz, kończymy. Do kogo? Dredziarz, po prostu to ja z tobą kończę, nie ty ze mną, po pierwsze. Uspokój się, idź stąd, nie chcę cię widzieć. 19 godzina, przyjdź po swoje rzeczy, przyjdź po swoje rzeczy, dredziarz. Cześć, dredziarz. No strasznie zareagował, ale tego można było się spodziewać. Kamuś, zobacz, kolejna dnióweczka. No dobra, cóż, teraz musimy na nich poczekać, jak ktoś pierwszy przyjdzie, no to po prostu wydaje mi się, że włączymy kamerę. Nie wiem, czy nie zamontować ukrytej kamery. A przydałaby się, no, w tym jednym kąciku. No tam mam jedną ukrytą, bo po jaszczurze została. No, i będziemy mogę ją włączyć. Co robią? A ty, Kanika, co myślisz? No, czekam na rozwój sytuacji, jak to wszystko będzie. O, jegoś. Siema, Wiola. Cześć, Wielka. Wielka, grzeczna będziesz, nie? Ja się tak nie denerwuj, bo musimy odcinek pożegnalny nagrać. Zapalniczka ci wyleciała. Czekam, aż powiesz, że to jest wszystko żart. No to nie jest żart. To dlatego ja przyszłam? No, na razie tylko ty. Ciężko się takie decyzje podejmuję, no ale no, nie mamy wyjścia. Proszę cię, nie mieszkam co do dzisiaj. Kto przyszedł?
Słuchaj, sprawa jest. Muszę mam dla ciebie, jak już tak się źle poczuł czy coś. Weź sobie całą paczkę. Dzięki. Ale nie śmiej się ze mną. Ale ja się nie śmieję, no proszę. Jolanta, jest taka smutna. No to nie jest moja wina, że to jest ostatni odcinek. No bo pracowo mówię, firma moja, tak? Z czego ty się cieszysz w ogóle? Bo on ma zdrowie w dupę. Nie potrafisz się zachować niby. No nie, no przysięgam ci. Bo co z tym jest? Boże, ja nie mieszkam tu dzisiaj. Ja wiem, że ty jesteś nowy. I ty jeszcze tutaj tego oto pana nie znasz, ale... jesteś nowa. Ty jesteś nowy. Ja nie jestem już nowa. No i co? I przez ten czas więcej się nauczyłem od ciebie. No właśnie widać, że się właśnie dajesz mu nabierać. No ale nie, Wielka, to nie jest żaden prank. Dobra, weź się już zamknij. To czemu jesteś smutna? Bo ty jest żałosna w ogóle, jak nas potraktowałeś. A czemu grzeszny to właśnie? Ty jesteś żałosna. Grzeszny? Chciałbym zapłacić siano, ja tylko zbierałem. To ty się na mnie rzuciłaś, nie wiadomo dlaczego. Ja ci dałem siano. Dlaczego? A ja mam marne, w dupie mam jakieś twoje 1000 zł. W dupę sobie je wsadź. Wszystkim już powiedziałeś? No tak, wszystkim. Papierek za 1000 zł to dużo, trochę. Dobra, to skończ tam nagrywać się na tyle, no co, jak i tak już koniec. Jesteś żałosny, to jak tyle. Dlaczego ty się cieszysz? Że bajeczki, no opowiadałeś nam przez ten cały czas, co tu byliśmy. Ty się zamknij! Bo ty jeszcze w ogóle nie zdążyłeś żadnych ani bajeczek w takim razie usłyszeć, ani nic. Kamuś to jest akurat najszczersza osoba w tym gronie, wiesz? Bo ty z nim w ogóle, kochanie, nie gadaj. Zabieramy rzeczy i idziemy, tak? No bo tak, no. To jest śmieszne. Ty jesteś jakiś robnięty, zamiast przekonać go jakoś coś... Nie przekonać. No nagle se przychodzi i mówi, że koniec. Jaszczur, ja po prostu no, poinformowałem was, tak? Na co ja miałem zrobić? No dobrze zrobił, no. Ty dalej, powiedział nam na spokojnie, tak? Cały swój czas temu i nagle... Chciałbyś SMS-a. Cały dzień tutaj, całe dnie tu spędzaliśmy. Bałam tu wszystko, to ty tak chciałeś też. Całe poświęcenie i ty masz po prostu tak nagle to wrzuciłeś do kosza. No ale to ja chcę zająć się swoją firmą, no daj spokój, no chyba nie będziesz ja płakać. Ale ja rozumiem, jakbyś chciał powiedział, dobra, robimy przerwę od kanału, ponieważ musisz się zająć swoimi sprawami. No ale co, on to coś takiego widzą... Nie, zamknij się, że mam miesiąc przerwy czy coś takiego. Ale nie, że ty w ogóle kończysz zajęć współpracy i masz nas w dupie. No właśnie, tak się nie umawialiśmy. Władze. No właśnie. Ja mam... Może jednak mogliśmy kurde podpisać te umowy jak chciałeś. To jest naprawdę no bo taka chyba... sytuacja, no i mogę wam naprawdę przyrzec, że to się dzieje naprawdę. Wiadomo, że jest kłamczuchem najgorszym. No jest najgorszym kłamczuchem. Ale w tym momencie, no to nie wiem. Dobra, Karynka, jak on ci pewnie powiedział, że masz kłamać, to ty też kłamasz dla ciebie. No dobra, no sorry, no poczekajcie, tutaj musimy nagrać reakcję, wy musicie powiedzieć, że mi dziękujecie. Nie możecie tego, nie możemy tego czegoś do filmu wrzucić. Wy musicie powiedzieć, że mi dziękujecie za współpracę i tyle. Nagram jeszcze raz coś, że... Powiesz nam wszystkim i... Nie możecie się tak zachować, no jak was ludzie ocenią? Mam gdzieś, to ciebie ocenią, że ty się tak do nas zachowujesz. Ja? Tak, nie, no ja. Że tu zapowiadasz, że o ekipa, Kamusia, przemeblowanie, i nagle dupa. I co ty powiesz fanom? Tak się to dobrze teraz rozkręcało, te wszystkie wyświetlenia poszły w górę i ty tak nagle powiedziałeś, nara? Nie ma też nic co pretensje do niego. Wszyscy tak naprawdę użerać. Naszą całą pracę? Dobra, Viola, daj spokój. Czekamy na wszystkich i nagrywamy reakcje, tak? Nie ma, ale coś, chociaż dzisiaj gdzieś pojedziemy jeszcze ostatni raz. Prawda, chcesz jeszcze na niego patrzeć? Po takim czymś? To ja robię. Pozwolisz, że sobie usiądę? Pewnie. Koło swojego pana, tak? Usiądziesz? Koło swojego szefa. No, tak. Wiecie, zazdrość, nie? Zazdrość, jakoś pewnie zaraz stworzysz nową ekipę. Po prostu nie chcesz powiedzieć, że jesteśmy tak beznadziejni, że nas po prostu zbalasz. Nie, po prostu nie będziesz nagrywać na YouTubie. No nie, Viola, nie Viola. Potrzebujesz obstawy, złamał się. Mam cię teraz załatwić. Nie złapiesz mnie. Tak? Dobra, dredziarz. Ale, a może jak od wszystkich potrzebujesz stron? Obstawy? To? Sam cię dorwę, groń, najgorszy. Ale co ty robisz, dredziarz? Co robię? Co robię, głupi jesteś? Nie wiesz, co zrobić? Tak naprawdę jak się zachowałem? Najgorszy, co? Gdzie są moje rzeczy? Nie mogę na ciebie patrzeć, rozumiesz? Co? Weź tą kamerę, czemu to nagrywasz? Czemu to nagrywasz? Ale co mnie bijesz? Weź się uspokój, co? Co wy robicie? Nie można grzecznie. Nie można grzecznie! Z nim nie można grzecznie! Ta kamera w ogóle ci jeszcze będzie potrzebna? Dasz mi ją? Dobra, Viola, uspokój się, tak? No jestem spokojna, nie widzisz? Będziesz? Zawiodłem się na to. Grzeczny będziesz? Dobra, spokojnie, musimy wszyscy. Ale uspokójcie się, musimy wszyscy. Czy tak mi się chce, jak na ciebie patrzę. Co, emeryturka, nie? Dobra. Nie, emeryturka. Jesteś żałosny. Ale dobra, musimy. Ale posłuchajcie, no musimy nagrać pożegnalny film. Co? Pożegnalny film? Pożegnalny film? No pożegnalny film? No biorę swoje rzeczy. Sami się zrobimy kanał bez no niego. Tak. No co? I mamy co już taką popularność, że sami sobie poradzimy. My tu robimy całą robotę, bez ciebie też będzie fajnie. Misiek, wiesz dokładnie, że to bez niego to nie ma sensu. Dlaczego? Ja ci już to mówiłam.
mówiłam! Jutro idziemy nagrywać normalnie, nie? I kamerę możesz nam dać od razu, jak no nie będziesz. Chyba jesteś... Nie będziesz nagrywał, tak? Ale dlaczego mam wam dawać kamerę? Ale po co ci? No bo to jest moja, za moje pieniądze kupione. No to w prezencie na odchody. Nie, dałem wam pieniądze na odchody, których nie wzięliście. Ale co to są za pieniądze w ogóle za odchody? Jaszczurek, rączki przy sobie grzecznie. Już ci mówiłem, upierz sobie. Gdzie teraz sposób? Konserwator! Odczep się od niego! Dobrze, jeżeli nie chcecie nagrywać filmu pożegnalnego, to po prostu weźcie swoje rzeczy. Tak jak Dredziarz teraz bierze swoje rzeczy i... Pan Dredziarz! Ale on nie wziął wszystkich jeszcze. Sobie zrobić przerwę, ale to co ty odwalasz? Jeszcze my to byliśmy z Dredziarzem najdłużej, więc nam największą krzywdę tak naprawdę biorę robisz. Biorę to, tak? Dobra, pa. Bo jesteś niepoważny, ja tu zgłoszę jako kradzież. Nie, to weź, bo to na nowszą... Ła! Ale są perfidni, nie? No. Co zgłosisz? Ja chcę to na części. Masz sadidaska, weź. Bo jesteś niepoważny. No dowodzik rejestracyjny, przyjacielu, ja mam. Nie znajdziesz tego. Na no. Zaninę wezmę na dziuplę i nie znajdziesz. No uważaj, bo... A czemu wy się tak wszyscy stresujecie? Jorka, gdzie jesteś? O tak se dzwoń! Teraz! Ja ostatnie 2 sekundy w tym domu. Nie mogę wytrzymać już. Co, ta imprezka już się zaczyna, kończy czy co? No nie wiem, to nie ma żadnej imprezki. Zaczęła się imprezka, nie widzisz? Wszyscy się wyprowadzają! Szowe, nie chcę cię oszukiwać. Przyszedł też na ciebie. Co, ja muszę popatrzeć, czy ja tu rzeczy jakieś nie zostawiłem, nie? Będziesz mogła. Ja powiedziałem wam tylko, że... Ty teraz nie czekał w kontenerze, jak kogoś tu przyprowadzę. Prosiłem was. Złama się. To jak ty... Masz dwie kamery, to ja Soniacza wezmę. Nie bierzesz żadnej kamery. No ale mi się przyda, bo ja i tak będę nagrywał filmy, a ty już nie będziesz ich robił, tak? To po cholerę ci to. Źle ci było? Źle? Źraśnie, tak? O Jezu, szkoda mi ciebie naprawdę bardzo mocno. Dasz sobie radę. My bierzemy tą Eskę, więc jedziemy tak. Bierzemy Eskę? Tak, mam. Tak, uważaj, bo weźmiecie moje auto. Możecie włączyć w radio. Dobra. Zaraz, żeby ci w dupę nie wjechała. A coś do jedzenia jest? Sesja z przy okazji coś. A ty co? Dredziarz, jak z rzeczami? Mogę na to patrzeć wszystko normalnie. A ty, Kamuś, powiedz nam. Cieszysz się, że na emeryturkę idziesz? Na stare lata? Ty szofer. No co, no pytam się. Czy jakaś plaża ci się marzy, czy coś? Są grzeczni, chociaż normalnie. My się jeszcze rozliczymy. Ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Ty sobie nie myśl, że to będzie takie szybkie i łatwe. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Nienawidzę się. Nas. Pieniążki dostali. Nie żałuję ci tego. Ty, ja nie rozumiem. Oni się teraz pakują, ale wow, jestem w szoku. Po prostu nie spodziewałem się takiej reakcji. W sensie, no co, jakby to nie był prank. Naprawdę chciałbym skończyć z YouTube'em, to potraktowaliby mnie w taki sposób. Mimo wszystko dostali po 150-200 tysięcy follow na Instagramach i mimo wszystko zostali wypromowani, więc nie rozumiem reakcji, którą po prostu... Nie wiem, co wy o tym sądzicie, no ale to wygląda tak, jakbym ja nie miał prawa skończyć w tym momencie z YouTube'em. Mimo, że to jest prank, to po prostu no nie spodziewałem się takiej reakcji. Po nich, no tylko wydaje mi się, że normalnie zachowuje się w tym momencie hejter, bo przyjął to po prostu, że jest smutny, a oni nie wiadomo na co są myśli tak naprawdę. Znaczy, nie wiem, jakbym chciał odejść z internetu, to teraz bym nie mógł odejść z internetu, tak to wygląda. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, czy im w ogóle mówić, że to jest prank, bo widzicie, zresztą jestem zdezorientowany. To dziwne. Idę im, no powiem im, że to jest prank, ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Chodź, kochanie! Ja tu jeszcze wrócę. Nie, no to może jakoś... Nie da się jakoś tego jeszcze... Co? Naprawić coś? No. Ja idę na piechotę. Ale słuchaj, jak bierzesz auto, to musicie odbierz to auto. Ale się zamknij. Ja idę na piechotę, ja mam to pić. Dredziarz, chodź, coś ci powiem. Chodź, coś ci powiem. No chodź, chodź, chodź. Na sekundę, tylko oni poczekają. No już chwilę. To jest prank. Tego czasu, tak? No tak, nie wiem na razie. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę? Wypad. Tak? No, czemu pewnie mi tak robisz? Ale jej się chyba podoba. O czym tutaj tak szeptacie? No jedzie z Dredziarz czy nie? Co mu powiedziałeś? Co z tego przytulasz? Na pożegnanie. Pożegnam cię. A. Cześć, chciałem papa. Się z nim pożegnać. Dara. A co on taki miły się zrobił na niego? Co no jedzie! Coś powiem. To jest prank. Jest prank. No prank. No to się nie kończy z YouTube'em, to jest prank. Serio? No to jest prank. Serio? Jaki mały żarcik. Faktycznie żarcik. Dredziarz, nic nie mów. Poczekaj. Dredziarz! Powiedz im, że czemu się tak zachowują w stosunku do mnie. Dawaj. Teraz róbcie spinę z Dredziarzem. Powiedz Dredziarzowi. Dawaj, Dredziarz. Oni nie wiedzą, że to jest prank. Dlaczego wy się tak zachowujecie w ogóle, stary? Wysiadaj i zostawię to auto. Co ty robisz? O co ci chodzi? No co ty robisz? Po jego stronie? Tak, jestem po jego stronie. Wysiadaj to auto. Zostaw to auto. Debilu jeden ty. Jak ty nas potraktowałeś? Taki cwaniak byłeś i co? Ale tak w sumie to nie powinniśmy się tak zachować. Przecież to przez nas wszystko. To nasza wina tak wysiadaj naprawdę. Z tego auta, to my nie popełniliśmy błąd. Nie bierzesz błąd. Żadnego auta. Zaczepić cwaniak. Przychodzi co do czego, to nagle tak wiesz.
co, wydaje mi się, że lepiej materialista będzie jakoś jednak wysiadła. Auto bierze, wszystko zawiera. Samochodu. Wiesz, dlaczego on tutaj jest? On tutaj nie jest, żeby, bo nas lubi, żeby z nami nagrywać, tylko dlatego, że ma auto i ma z tego zyski. Ja dlatego mam lepsze auto, ty, mam BMW. Ty chamie, ty! Ja mam BMW. Ale ty chodzi o zyski, ja nic od niego nie chcę, chciałam po prostu z nim ratować. Ja po co mi tak? Co ty masz BMW? Jakieś lepsze. Obsalane BMW na cegłach? Dobra, proszę, wysiadaj stąd. Wysiadaj do dupy. Wysiadaj stąd. Dobra. Znowu włosów nie umyłeś? Oddaj mu tą czapkę. Dobra, jak chcą, to niech jadą. Niech jadą. Ja jak coś czekam na taksę. Zawsze myślałam, że tak naprawdę jesteś w porządku. On czekam na taksę. I myślałam, że to wszystko, co o tobie mówią. Przecież on sprzeda to auto zaraz, on to sprzeda. To coś będzie z tego, a ty nas potraktowałeś najgorzej. Żeby jeszcze wiolkę zabiera. No, idźcie tam, róbcie sobie, wiesz, w tym aucie na tyle. Wiesz, że gdybyś na serio tak zrobił, to bym... Najgorszy sort. Najgorszy dobra, sort. W każdym razie szofer jeszcze nie wie, a szofer został. Mówimy im, że to jest prank, czy nie? No właśnie, właśnie ja się przydałoby się im powiedzieć, przekonał do tego, jak powiedziałem, że nie powinni się tak zachować. A wiadomo, że to ty źle zrobiłeś. To jest taka scena jak z Gladiatora, on tak stoi. Ja źle zrobiłem? W przyszłość i nie wie, co ma zrobić. On jest szofer! Będziecie chyba działkę kupuje i będę tu filmy nagrywał na mój kanał. Dobra, a tak serio, to był prank. Jaki prank? No to był prank. Nie wylatujecie z kanału. To jest prank. Cześć, co za tymi? W sumie to szkoda, bo miałem własny kanał. Ty co? Znaczy, no nic. Ale po co wracacie? Jest jak hulajnogę. No chyba jesteś niepoważny. Nie, ja naprawiłem, naładowałem. Weźcie go, powstrzymajcie. Panie ochroniarzu! Wiesz co, po tym, co mi się zrobiłeś, nie mam ochoty. Dobra, Zdrowiaz, potem się odegrasz na mnie, teraz powstrzymaj go. Taki cwaniak jesteś, dawaj! Dawaj! Jakie odegranie? Co? Ty, wiesz co, stwierdziłem, że jednak tylko w dwójkę wylatujecie. No to dobrze. Serio? Tylko w dwójkę jednak wylatujecie, będę nagrywać dalej na YouTube'a. Co, bo ci przywalę mordę. Widzisz, zostajemy, wy wylatujecie. Doszliśmy do wniosku, że nie jesteście potrzebni. Dobra, ale mogę hulajnogę, tak? Nie. Ale nie, serio mówię, wylatujecie, nie? Super. No to wy wyciągajcie bagaże z auta i wynocha. Siadaj co auto. Stwierdziliśmy, że pasujecie do siebie. Możecie razem zamieszkać, możecie się przeprowadzić. Macie nawet takie same bluzy i koszulki. Jesteście parą, tak? Możecie razem zamieszkać. Nie chcemy na was patrzeć. Dobra, a wiecie co? Wiecie co? To był prank. No jaki prank? No ja mam auto już. A wiesz co? Nie zdziwiło mnie to. Ale serio, to był prank. Teraz już wykorzystałem sytuację, żeby wiesz, porobić coś w aucie, nie? Tak, oni jadą randkę, oni do lasu podjadą na chwilę, wiesz, wiolka mu tamten. Ale widać, że są wkurzeni. No wkurzeni są, za takie żarty głupie. Zdenerwowani, oni już nie wiedzą, jak się zachować. Ja mam takie zmieszanie, że najchętniej bym ci teraz... Bo to jest naprawdę głupi żart. Chyba się wczuł za bardzo. Lepiej tego nie rób. Rączki grzeszy. Ale co ty tak szofer, że... Rozczarował się, rozczarował się. Bo szofer jedyny miał w dupie, bo wiadomo, gdzie by poszedł. Na swoje. Na swoje, na swoje. Ej, oni się rozmyślili. Co, jednak wróciliście? Wracaliśmy. Co? Nigdy się nie rozmyśliłam, wiedziałam, że coś knujesz. My wiedzieliśmy, że to prank jest, wracamy. Ty mnie oszukasz? Skąd wiedziałaś, Dima? Ja wiedziałem, bo ja głupi nie jestem. Wieku, tylko od ciebie prankuję, że ty mnie prankujesz i ja cię prankowałem, że prankujesz. Już takie rzeczy na nas robiłeś, co myślisz naprawdę, że ty nas za to nabierzesz? Ty ja byś tego nie udokumentował, gdybyś ty po prostu byś zamknął. Ja po prostu nie mogłem patrzeć, jak wyrażasz te słowa z swojej twarzy i po prostu poczułem wielki ból na sercu za moje poświęcenie. Teraz każdy zgrywa takiego mądrego, że każdy... Ale ja ci każdy, mówię, ale każdy ja wiedział, każdy wiedział, ale tak naprawdę nikt nie wiedział. Ja wiedziałam. Ja wiedziałam. Prawda jest taka, odejdź, że nikt się nie kapnął. Prawda jest taka, że nie wiem o co chodzi, ja idę do domu. To kiedy ta impreza? Ja dalej czekam. Otwórz bagażnik! Czy jakbym nie wiedziała, to... Widzisz? Nic tam nie ma, bo wiedziałam, że prankujesz. Co ty sobie myślisz? Przewidywalny jesteś. Nie, po prostu ty nie masz żadnych swoich rzeczy. Ale rozumiem, że impreza pożegnalna będzie, tak? I wszyscy razem się napijemy i będzie fajnie, tak? Nie. Nie? Zawsze jest. Aha, czyli... Bo nie ma żadnej imprezy pożegnalnej. Dobra, na razie. Do zobaczenia państwu w następnym odcinku.